Inicjatorką powstania filmu jest Sławomira Lisiecka, która prowadzi zajęcia na kierunku Nowe Media. Wszystkie te zajęcia ćwiczeniowe mają taki charakter bardzo praktyczny. W związku z powyższym one najczęściej kończą się jakimś projektem. No i w tym wypadku kończą się właśnie nakręceniem filmu. Według studentów praca przy filmie chwilami była trudna. Byliśmy w miejscu urodzenia w Gawronach, gdzie Krzysztof Jeleń się urodził. Byliśmy także w Rudnej, gdzie chodził tam do szkoły. No i tam prace były bardzo, bardzo ciężkie, bardzo długie. Ta podróż nasza trwała kilka godzin. Pan Krzysztof Jeleń jest bardzo kontaktową osobą i bardzo chętnie brał udział w tych spotkaniach i angażował się w pomoc, bo no to chyba jedyny taki film promujący jego twórczość tutaj w regionie. Krzysztof Jeleń to głogowski poeta, który swój pierwszy wiersz napisał w wieku 15 lat. Wiadomość o tym, że powstaje film o jego życiu i twórczości, wywołała u niego sprzeczne uczucia. Zdziwienie, ale też radość. Nie dlatego, że ja jestem bohaterem tego filmu, ale że studenci chcieli promować przestrzeń kulturową naszego miasta, a mamy dużo do zaoferowania. Film nie jest pierwszą pracą, która powstała na temat głogowskiego twórcy. Pionierką była Aleksandra Budzinowska, studentka PWSZ-u, która jest autorką pracy magisterskiej o życiu poety. Teraz będzie ona wydana w formie książki. Tak naprawdę też niewiele wiemy o tym życiu i o twórczości Krzysztofa Jelenia, a przecież jest jakby on też związany tutaj z naszym miastem. Tutaj mieszka, tworzy, wydał już 9 tomików. Zysk ze sprzedaży książki będzie przeznaczony na akcję porządkowania grobów NN, którą uczelnia prowadzi od kilku lat. Premiera filmu połączona z promocją książki odbędzie się 6 czerwca.